Dzień dobry, moim gościem, chciałem powiedzieć moim premierem dziś, moim gościem jest były premier Kazimierz Marcinkiewicz. Dzień dobry, panie Dzień premierze. dobry. To chyba 12 albo 13 lat temu Michał Kamiński rzucił koniec PiSu. Koniec jest teraz, odłożony w Tak, czasie. to już jest po PiSie Zjazd do i zajezdni. to przede wszystkim dlatego, że jest po Kaczyńskim. Kaczyński się Mówi pan o skończył. polityce, Tak, politycznie czy biologicznie? Kaczyński w polityce się absolutnie skończył. On nie kuma czaczy, to już niestety widać z daleka. Ja już to mówiłem od lat, ale dopiero teraz ludzie dostrzegają to wyraźnie. On jest kosmitą, on to jest pierwszy człowiek na Księżycu. On żyje w zupełnie innym świecie, oderwanym Kiedyś od mieliśmy rzeczywistości. Twardowskiego na No a teraz Księżycu. mamy Kaczyńskiego, który gdzieś tam buja w obłokach, zupełnie poza światem rzeczywistym. Zresztą widać to jego zgubienie. On jest zgubiony dziś wszędzie. Po 8 latach rządów Nie zrozumiał, co się nie stało? zrozumiał. Nie Nie, on zrozumiał. cały czas widać w jego oczach takie przerażenie, jak dziennikarze na przykład do niego podchodzą. Tu widać, on tak na nich patrzy. Co oni tutaj Wie robią? pan, ja No? mam Ci wrażenie, dziennikarze, co oni tu mam robią? taką samą Kiedyś obserwację. ich tu nie Mam było. wrażenie, że wygląda jak Andrzej Gołota, który dostał gong, jak mówią kibice bokserscy, od Lenoxa Luisa. Leci na dechy, szerokie oczy. Co się stało? Nie tak miało Mniej być. więcej taki wzrok. Także to rzeczywiście on już jest politycznie absolutnie skończony. Jeszcze Ale się go boją ich trzyma, wciąż. tak? Jeszcze ich trzyma, bo ma wybory samorządowe, to on układa A listy, co on tam może i im wybory dać? europejskie, ale jednak Parę oni gdzieś tam mandatów, będą. Tak, kilkanaście? ale to dla ludzi, dla zwyczajnych polityków lokalnych, regionalnych, to jest bardzo ważna rzecz. Więc oni jednak gdzieś tam jakieś swoje władze, gdzieś tam jakieś układziki, gdzieś tam coś mają, to Ale jest. partia się, o to jest trochę tak, że już umiera, ale jeszcze może zabić. Trochę politycznie oczywiście umiera. Panie redaktorze, tak naprawdę to jest trochę tak, że PiS staje się powoli, ona jest, ale staje się powoli partią przekręciarzy. Partią, Mówi która pan o skupia, wizerunku tak, która czynnym, czy o wizerunku skupia, publicznym? skupia przekręciarzy. I teraz z takim szyldem taka partia nie ma prawa istnieć. Czytałem, że myślą o zmianie szyldu. Ale to, że oni zmienią szyld, to nie ma znaczenia, bo to nie chodzi o to, że Prawo i Sprawiedliwość jest partią przekręciarzy. Nie, partia Kaczyńskiego jest partią przekręciarzy. Ja sobie wyobrażam taką sytuację, że znajdą się w Sejmie My posłowie, dopiero okruchy z tego ciasta znamy, nie? ale my dopiero, to prawda, że to jest dopiero początek tego przekręciarstwa, znaczy odkrywania tego przekręciarstwa, ale ja sobie wyobrażam taką sytuację, że znajdą się w Sejmie posłowie, ale i w ogóle politycy obecnie PiSu, którzy powiedzą: nie, my nie robiliśmy żadnych przekrętów, my chcemy budować czystą, prawdziwą, klarowną prawicę. I oni po wyborach europejskich, oni się oderwą od tej części, A która kto, dziś. czy ktoś z elity pisowskiej mógłby to powiedzieć z czystym sumieniem? Z tych ludzi, których znamy? Czy Myślę, że Czarnek, nie, Ziobro, no nie, no nikt z nie, nie nich? oni, nie, no absolutnie, nie, no Cieszyński, młody absolutnie. człowiek, ale też Nie, no w nie. ogóle Ziobro i jego ta partyjka, to już jest w ogóle, to jest przekręciarstwo do kwadratu. To już w ogóle nie ma takiej partii, tak? Znaczy, oni mogli sobie budować coś podobnego do Konfederacji i ewentualnie z Konfederacją coś budować, ale Konfederacja też już z nimi nie pójdzie, bo oni Bo są chce zająć kojarzeni ich miejsce. wszyscy. Oni wszyscy są kojarzeni i z Pegasusem, i z Funduszem Sprawiedliwości, i z Lasami. Tam ilość przekrętów to jest po prostu, nie wiem, ileś na jednego, bo ona była, ta partyjka była malutka, więc rzeczywiście no, to będzie, jak te wszystkie elementy będą wykrywane, to będzie pewnego rodzaju dramat. Ale panie rektorze, bo to też jest tak, że to są rzeczy gospodarcze, to są pieniądze, władza, money, oni byli partią władzy
i partią pieniądza. Oni chapali, ile się wejdzie. Ale oprócz tego są jeszcze inne elementy, które trzeba sprawdzić. Trzeba sprawdzić, dlaczego oni tuż przed atakiem Putina na Ukrainę zrobili budowali przez cały rok, to była cała duża, skrojona kampania. Oni budowali koalicję putinowską w Europie. Oni ją budowali już wtedy, kiedy wiedzieli, że Putin zaatakuje Ukrainę. Pan uważa, że głupota czy zdrada? Ale co? No, ja nie wiem. Ale proszę zwrócić uwagę, kto wydał dyspozycję, żeby tak zwani bracia kremlowscy zrobili wywiad z ambasadorem? Wiadomo kto? No, nie wydaje mi się, żeby taki wywiad nie powstał bez wiedzy i zgody Jarosława Kaczyńskiego. To jest absolutnie niemożliwe. Więc proszę zwrócić uwagę, jeśli zacznie się składać te elementy, moim zdaniem Agencja Wywiadu już dawno powinna... Czyli złodziejstwo, to mówi pan, może być pikuś na końcu? To znaczy, nie, to on nie jest pikuś, bo w polityce zawsze były przestępstwa, jakieś karne, skarbowe, jakieś łapówki, jakieś cuda, ale u nich to szło w miliardy, to już nawet nie były miliony, tak? Na przykład Orlen. Tak, mówi się, że cena, Saudowie zapłacili 5 miliardów mniej. Co to znaczy mniej? Znaczy, że ich nie zapłacili, że zaoszczędzili? Nie. To znaczy, że gdzieś tam w Dubaju albo na Kajmanach jest jakaś firma konsultingowa, która ma podpisaną z Saudami umowę i dostała za przeprowadzenie tej operacji, nie robiąc nic, dostała 2 miliardy, czy 3 miliardy. Myśli pan, że chłopaki nawet jak będą siedzieć, to nie zbiednieją po powrocie? Tak, bo oni to konto uruchomią za 10 lat. Nie dziś, ani nie jutro. Najwcześniej za 5. Znaczy tego typu sytuacji jest naprawdę cała masa. Proszę wierzyć, to będziemy odkrywali tak warstwę po warstwie, jak archeolodzy. Moim zdaniem to archeologów trzeba właśnie zatrudnić, bo oni mają taką cierpliwość do tego, żeby odsłaniać warstwę po warstwie i z każdym odsłonięciem każdej warstwy będzie tego coraz więcej. Będą się pokazywały coraz większe miliardy. Wracając na moment do Kaczyńskiego. Czy jak pan widzi Kaczyńskiego, który się rzuca, zrywa transparent i do kogoś za chwilę rzuca zasrany gnoju, to pan się dziwi, że puściły mu hamulce do końca? Nie, władza zmienia. Ten facet przez 8 lat miał bezwzględną władzę w państwie. To nie bezwzględną władzę, że wody chcę, kawy chcę, obiadu chcę. Nie, tylko zamknąć mi tego, sprawdzić mi tamtego, tego powołać tam, a tego proszę przestawić tam, a tu proszę dokonać takich zmian. Słowo proszę panem, nie pada, pan, ja jestem grzeczny, był panem, to on na był, pewno nie. Był panem Bogiem, Poletko tak, panem Boga. Przez 8 lat. Norman Davis, tylko że on był Bogiem. I teraz... On jeszcze jest w tym rytmie. On jeszcze tego nie załapał, że ten świat się skończył. Nie zarejestrował tego obrazka, tego wyborcy. Jak ktoś może obok niego stać i krzyczeć? To jest niemożliwe. Przecież on jak? Gdzie? Kiedy? On naprawdę nie obudził się z tego snu władzy. A władza zmienia niesamowicie. W jego przypadku to jest także nienawiść. Nienawiść buduje w mózgu takie sploty zła. Ludzie, którzy nienawidzą, nie zbudują żadnego dobra. Proszę zwrócić uwagę, Kaczyński, jak mówi, on nigdy nie mówi o niczym dobrym. On nie jest w stanie mówić pozytywnie. U niego nie ma pozytywów. To niech pan powie, u niego jest zawsze... ochroną siebie, pozycji. Myślę, że on cały czas mami się tym. Że jeszcze się odegra? Tak, to jeszcze widać w jego wystąpieniach. Już lada moment się skończy, ale jeszcze widać w jego wystąpieniach, że zaraz tu przejmiemy tą władzę z powrotem, zaraz wrócimy
i zrobimy z Tuskiem porządek. Czyli kompletna odklejka, jak mówimy. Tak, to jest absolutnie, to jest, on nie kuma czaczy, w ogóle jest naprawdę kosmitą i to jest, myśli pan, że to jest szkoda Polski, że taki człowiek przez 8 lat rządził. A pan mówi, że PiS to będzie, już jest w oczach Polaków partią przekręciarzy. Czy przekręciarze, pana zdanie, są tylko teraz są spanifikowani? Bardzo. Tak? Jak pan patrzy na Czarnka, który jest agresywny, to ta agresja wynika ze strachu. Czy organizm, jego mózg, tak się broni? Jest, boi się, wie, że narozrabiał, wie nawet w których miejscach, dał kraść, wie pan, przekroczył prawo. Nie porównuję oczywiście pana ministra Czarnka do jakiegoś zwierzęcia, ale na szkoleniu u mojego psa jest taki jeden killer, amstaff, którego wszyscy się dookoła boją. A właściciel i się trochę dziwią, właścicielka cały czas tłumaczy, że on jest taki wystraszony, że on jest zaniepokojony. Tak, bo to jest agresja. To ona wynika absolutnie w wielu przypadkach, tak jak na przykład agresja Kamińskiego, to jest agresja strachu. On wie, co on zrobił, bo panie rektorze, bo to jest trochę tak. My mówimy Pegasus. Ludzie nie wiedzą, co to jest Pegasus. Pegasus to jest to, że oni go użyli 7 tysięcy razy, czyli z 6 tysięcy Polaków oddało im swoje smartfony i żyło przez te smartfony razem z nimi przez jakiś czas, więc oni mają wszystkie fotografie, wszystkie zdjęcia, wszystkie filmy, wszystkie maile, wszystkie SMS-y, wszystkie czaty. Oni mają wszystko to, co się działo wokół tego człowieka. Oni wiedzą, z kim on uprawia seks. Oni wiedzą, jak on wychowuje dzieci. Kiedy krzyczy, oni zebrali ogromne big data o mniej więcej 6 tysiącach Polaków. Wielki brat to szczeniak tak naprawdę przy tym, co oni odwalili. Absolutnie. Znaczy rok 1984 to jest pikuś w porównaniu do tego, co oni zrobili. A czy to, co bardziej uderzy w PiS? Czy oni, Pegasus, pana zdaniem, bardziej uderzał w opozycję, PiS? Oni sprawdzali wszystkich. Znaczy, na pewno mamy tam biskupów, na pewno mamy tam polityków, prawników, na pewno mamy profesorów, mamy artystów. Myśli pan, że to była ta robota polityczna, czy chłopaki typu Wąsik po prostu mieli też świetną zabawę? Nie, myślę, że to jest jedno i drugie. To znaczy, ktoś to fajnie powiedział, że to jest tak, wszystko, to jest tak, jak nastolatkowie dorywają się do Ferrari, które ojciec zostawił na weekend. Więc to jest 24 godziny na dobę, po prostu ujeżdżanie wszędzie, gdzie się da. I oni tak dorwali się do tego Pegasusa. I teraz proszę zwrócić uwagę, że oni mają zryte gary. Bo to nie da się być normalnym, kiedy się prześledzi życie iluś tysięcy ludzi i to życie z detalami. Oni te detale zgromadzili. To nie jest tak, że one gdzieś są. Za chwilę one wypłyną, czy co będzie? Ale oczywiście, że one będą wypływały. Tylko, myśli pan, że z tego wyjdzie nam wielka polityka, czy polityczno-towarzyszki Budelek? Nie, to oczywiście zależy. Ja wierzę w Adama Bodnara. Ja ufam, że to jest facet totalnie, on jakby się narodził i żył i pracował w taki sposób i w takich miejscach, żeby dostać to stanowisko, które obecnie ma. Zamknął to zaleją betonem? Nie, na pewno tak trzeba. Znaczy trzeba zniszczyć, bo to jest... Tylko, że panie rektorze, ja tego nie wiem na 100%. Pan, ktoś te wszystkie dyski ma gdzieś w domu, tak, w garażu. Więc to, że ich domy i miejsca ich życia nie są do tej pory sprawdzane, tych Wąsików i Kamińskich, to ja się dziwię. Znaczy tam już dawno prokuratorzy i policja powinna, służby dawno powinny być. Ale być może my mamy jeszcze większy problem. Dlatego, że są przesłanki, żeby myśleć, że wszystkie te dane są nie tylko w Polsce.
ale są także na pewno w na serwerach właściciela, czyli w Izraelu. Niech pan sobie wyobrazi. Ogromne big data. To nawet zabawne, że poniekąd, że zostawili taką wiedzę w rękach przedstawicieli państwa i narracji, za którą nigdy nie przepadali, nie? Tak, ale oni dali im te dane. Najprawdopodobniej, tu nie mam stuprocentowej pewności, że tak jest, ale oni dali im te dane. Zresztą dlatego Izrael wycofał się z tej licencji. Odebrał licencję, bo jak zobaczył, co się dzieje, no to mówią, my dajemy to dla państw demokratycznych, żeby bronić się przed terroryzmem i przed mafiami, a tu daliśmy komuś, kto po prostu robi czystkę w narodzie, no bo to oni to użyli do tego przeciwko narodowi polskiemu. Bo przeciwko elicie. Jaka będzie 6 tysięcy. A proszę pamiętać, że to nie, oni mają nie tylko Pegasus, oni mają masę innych rzeczy. Skąd pan ma wiedzę o tych 6 tysiącach? Bo ja dzisiaj przeczytałem, że ktoś mówił o 200 osobach. Skąd 6? 200 pewnie z PiS-u. Ale nie, to jest tak, że oni kupowali licencje na poszczególne użycia po 1000 i kupili 7 takich licencji. I to jest 7 tysięcy. Czyli użyli 7 tysięcy razy, ale nie dla niektórych, na przykład Brejza był chyba 5 razy, więc wiadomo, że niektórych używali kilkakrotnie, nie raz. W związku z tym to nie będzie 7 tysięcy, tylko będzie 5,5 czy 6 tysiąca ludzi. Znaczy są już ludzie, którzy w Polsce, którzy to wiedzą i to też jest... Ja im nie zazdroszczę, znaczy to dochodzić tej wiedzy całej. Czy Donald Tusk, myśli pan, już wie, tak, przynajmniej listę zna precyzyjnie, tak, dlatego jego spokój jest, no wynika z tego. Że chłopak, ja tu jak odpalę z armaty, to mam łby po urwie. Ja tak sobie wyobrażam, że Donald Tusk jak wchodził do Dudy, na tą radę gabinetową, to sobie musiał tak się rozejrzeć po tym gabinecie, tak sobie pomyśleć, facet, ty tu przed chwilą tych przestępców przytulałeś, ty się od tych zdjęć przytulania tych facetów, to nie wyjdziesz do końca życia. To będzie pan, zawsze a myślicie pan, że Dudę też inwigilowali? Tak, na pewno, bo on na pewno ma jakieś grzeszki tam takie, ma na tym... To myśli pan, że on się obciskuje z nimi ze strachu czy z głupoty? Tak, w ogromnej mierze. W ogóle cała akcja związana z Kaczyńskim, Wąsikiem, ona była po to, by oni czuli się cały czas związani z PiS-em, żeby nie puścili farby. Ani jeden z nich nie puścił farby. Bo kto pierwszy z tego grona, nazwijmy to generałów, puści farbę, to ten dostanie świadka koronnego. I ten będzie miał lżej w kiciu. Więc tak, to jest... Oni dla jaj nam opowiadali o więźniach politycznych? Ale oni to nie opowiadali nam, tylko to oni opowiadali to im. To oni im mówili, słuchajcie, tu jesteśmy z wami, nie, Mariusz, nie, ja wiem, brak ci tego związku chemicznego, jasne, wiemy, że jest ci ciężko, ale my tu jesteśmy z tobą, tak, więc to naprawdę jest absolutnie, to było tylko i wyłącznie. Że pan Andrzej się ich boi? Na pewno się boi, bo widać, że on jest słabym człowiekiem bardzo. To jest sentymentalna historyjka pod tytułem odwiedziły mnie żony i tak płakały i mówiły, że nie wiem jak regulować ten kaloryfer, no to niech chłopaki wyjdą z tego. Nie, widać, że po pierwsze on jest słabym człowiekiem, po drugie on jest człowiekiem zachłyśniętym władzą. Znaczy widać, że on rządzi, on jest jak pan, że on chce rządzić. Chłopaczek od perwerpy dostał od jakby używając potem metafory, dostał od Kaczyńskiego Ferrari, no to jeździ, nie? No i, ale to widać, prawda? On to podkreślanie do tego, że jego podpis, on tam w sędziowie, z jego podpisem to już są po prostu w ogóle już nie do ruszenia, ani nie. On jest taki, udaje takiego, dlatego że jest chory na władzę.
On uważa, że jako prezydent on może właściwie wszystko. W związku z tym ludzie chorzy na władzę popełniają całą masę różnych głupich błędów, w tym pewnie takich związanych z życiem, że tak powiem, płciowym. I w moim przekonaniu on na pewno ma za sobą jakieś tego typu rzeczy i oni musieli to znaleźć i mają na niego haki. Zresztą to zbieractwo haków przez Kaczyńskiego to jest od 30 lat, znaczy to nie jest to nowe, kiedy, znaczy nowy to, jest Pegasus. To kiedyś miał w gabinecie szafy z tyczkami, no tak, a teraz ma, na dyski. Tak, a teraz mówią, mówią, że wie pan, że prezes jest wykluczony cyfrowo, no nie jest. Nie, bo on jest wykluczony oczywiście cyfrowo totalnie, tylko że on ma tam jakiegoś chłopaka przy sobie, który mu to wszystko pokazuje, tak? Który mu to czyta, który mu to daje. A myśli pan, że się pożrą w PiS-ie przez tego Pegasusa? Ale oczywiście, tak? Że tak. Ale oczywiście, że tak. Oni większość. Znaczy wszyscy ze wszystkimi. Oni większość. Dowiedzą się, kto przeciwko. Tak, to oni już się żrą. Dobrze zwrócić uwagę, że to już się zaczyna. To już w Parlamencie Europejskim już nastąpił ten zgrzyt. I... O co chodziło z Legutką? Coś pan wie? Nie, kompletnie nie wiem, ale myślę, że to jest jakieś działanie Morawieckiego. Szaleje. Kaczyński promuje Tarczyńskiego. Przecież to wiesz, to burak, ham. To, o co chodzi. Ale myślę, że on dziś takich potrzebuje. Znaczy takich naiwnych, ale wiernych ślepo. Tak? Legutko jest wierny, niesamowicie, ale no właśnie, ma tę wadę. Tak? Tarczyński nie ma tej wady, więc jest ślepo podwładny. I takich ślepo podwładnych on dziś potrzebuje. I potrzebuje oczywiście tych, co kradli, tych, co mają za uszami. Tych, co nawet jeśli sami nie kradli, to kradły ich rodziny. Więc on zbiera teraz tych wszystkich, których można przytrzymać, prawda? Nad którymi ma taką stuprocentową... A jak on wytłumaczy eksplozję? Bo jak mówię, zrozumiałbym to we wrześniu, miesiąc przed wyborami. A tu 3-4 miesiące po wyborach mamy eksplozję jakiejś wielkiej kampanii OCPK. O co chodzi pana zdaniem? Nie, to po prostu wydali Horała w końcówce swojego urzędowania tam. On wydał masę pieniędzy na lobbying. I to cały czas ten lobbying i PR widać. Znaczy ci, co dostali pieniądze, to cały czas czują się z tym związani i cały czas prowadzą te działania lobbyingowe. Ja powiem szczerze, ja od początku byłem przeciwny temu. Ja uważam, że to jest kompletnie nienowoczesny pomysł, żeby budować takie centrum dla całej Polski. Ja 10 lat temu współpracowałem z takim funduszem, który chciał kupić kilka regionalnych portów lotniczych w Polsce i chciał w to zainwestować. I z ich analiz na przykład wynikało, że rozwój cargo najlepiej udałby się w Pyrzowicach na przykład, że jest idealnym miejscem do tego, żeby radykalnie zwiększyć udział cargo, bo udział cargo w Polsce jest bardzo niski. To nie chodzi tylko o pasażerów, ale właśnie także o cargo, więc że to jest ten idealny ośrodek, który można rozwinąć. I pewnie więcej jest takich badań, które by pokazały, że można nowocześnie zbudować. Panie redaktorze, w Londynie jest na Canary Wharf, przy Canary Wharf, jest takie lotnisko, ono się chyba nazywa City, London City. I to jest lotnisko, które zostało zamknięte wiele lat temu, a potem zostało znów otwarte i z niego latają samoloty tylko w ciągu dnia, tylko do różnych stolic europejskich. Do Luksemburga, do Paryża, do Brukseli, do nie wiem gdzie jeszcze, do Berlina czy do Frankfurtu. To jest tylko takie lotnisko, można by powiedzieć, biznesowe.
I ono zostało przywrócone dlatego, że to jest tak, że ci ludzie z biur swoich wychodzą, jadą taksówką 5 minut czy 10 minut do tego lotniska, startują, są za godzinę czy za 40 minut gdzie indziej, załatwiają sprawy biznesowe i wracają. I teraz na przykład lotnisko Warszawa jest bardzo dobre do biznesu i dlatego w Warszawie powstają te wieżowce, bo jest cała masa zagranicznych firm, która ma tu swoje biura i ma tu swoje centra serwisowe. Na przykład Goldman Sachs ma centrum IT na cały świat. Z Warsaw Spire obsługuje cały świat. To jest, nie wiem, 700 świetnie płatnych etatów. I takich miejsc jest wiele. Tam pracuje międzynarodowe towarzystwo, któremu świetnie robi to, że jest okęcie, że ono jest w Warszawie, że jest w mieście, a nie, że jest 40 kilometrów dalej. Czy tego typu argumentów jest dużo, dużo więcej. Cały ten pomysł jest skrojony na nieprawdziwych danych. Znaczy też ktoś powinien za to beknąć, bo po prostu no nie można budować takiej koncepcji i wydawać miliardów. Oni wydali tam niespełna, nie wiem, chyba 3 miliardy, ale proszę pamiętać, że to będzie kosztowało 150 albo 200 miliardów. To jest jeszcze przed nami. My musimy na to dać nasze pieniądze z naszych podatków. Pan powie, jakiego przepraszam, syfu pan się spodziewa i czego się jeszcze dowiemy o epoce PiS? Pegasus. Okay. Nie, nie, ja myślę, że będzie tak. W spółkach, jeśli tam chodzi o spółki Skarbu Państwa, to naprawdę, znaczy w ogóle ten związek pomiędzy spółkami Skarbu Państwa i ich niekompetentnymi władzami, bo tak naprawdę Obajtek to jest taki cwaniaczek podwórkowy. Można by powiedzieć wiejski, ale nie chciałbym obrazić ludzi z gminy, z wiosek. Bo sam trochę pomieszkuję, więc wiem, że to są porządni ludzie. Ale to jest taki cwaniaczek podwórkowy, taki okrzaklerek. On w ogóle, on się nie nadawał na wójta, na burmistrza, broń Boże, a dostał po prostu, proszę zwrócić uwagę, kogo on przyjmował. Czyli co on robił w ciągu dnia? No on załatwiał jakieś geszefty z deweloperem albo rozmawiał z tymi szczujarzami, którzy do niego gremialnie przychodzili, prawda? Jak ktoś dobrze pogrzebie w spółkach, to prawdy o polskich mediach też się dowiemy. No, ale oczywiście, przecież tych powiązań w RMF-ie i tak dalej, w wielu miejscach, ich będzie pełno, ale tam są gorsze rzeczy. Dlatego, że oni, pracując tam, przejmowali także firmy różnych dostawców i kooperantów. Oni je przejmowali dla swoich. Albo przejmowali daną firmę, albo zamykali możliwość kontraktu i dawali ten kontrakt tworzonej ad hoc firmie, która zastępowała firmę dotychczas pracującą. Znaczy tego typu rzeczy na styku spółki Skarbu Państwa i biznes jest ogrom. Znaczy to naprawdę nie jest przypadek. Nie wiem, nie znam danych za 23 rok, znam tylko za 21 i za 20. To jest, w 21 roku było 11 tysięcy osób aresztowanych. W 2015 było niespełna 5 tysięcy osób aresztowanych. I ci aresztowani to nie są jacyś zbrodniarze, jacyś nie wiadomo co. Oni najczęściej w ogóle nie doczekują się postawienia oskarżenia. Tylko to są właśnie ludzie, którzy są aresztowani po to, by w tym czasie przejęte były ich majątki i firmy. Pan mówi, że PiS de facto zaczyna być trochę jak masa upadłościowa, ale masa upadłościowa to też jest real. To są ludzie, struktury, jakieś poparcie, jakieś zasoby. Co się z tym teraz stanie w najbliższych latach? Czy Kaczyński będzie musiał odejść
Zresztą no, w moim przekonaniu, czy sam to znaczy, myślę, że jednak nastąpi najpierw, nastąpią odpryski. Czyli najpierw gdzieś tam no, jakaś grupa powie, że oni jednak chcą budować coś innego. Ktoś przejdzie do nie wiem, Polski 2050, ktoś przejdzie do Konfederatów, że będą takie różne odpryski, ucieczki od Kaczyńskiego. Potem będą większe rzeczy. Ja myślałem, że ucieknie Ziobro, ale teraz myślę, że to nie musi być tak, bo jednak oni wszyscy od Ziobry są uwikłani w działania. A wierzy pan w jego chorobę? Nie, no, są przesłanki, które świadczą o tym, że nie. A czy Kaczyński oszalał, że chce tych najwięcej i największych przekręciarzy prawdziwych, potencjalnych, zobaczymy, sąd zdecyduje, wsadzić jeszcze do Parlamentu Europejskiego? Nie, to jest cały czas ten sam mechanizm. Panowie, my jesteśmy z wami. Trzymamy się cały razem, czas. Tak? Nikt z was nie idzie na współpracę z nimi. Czy nikt on z was chroni, nie czy, dzieli czy, się czy swoją to, wiedzą. Czy to jest, mówi pan, że w tej chwili Kaczyński zajmuje się nie Polską, tylko obroną swojego gangu, ale tak? Oczywiście, że tak. Oni muszą się trzymać razem, bo tak jak mówię, no, proszę zwrócić uwagę, tak zwany agent Tomek. To były stare dzieje, a ile on już im szkody narobił. A teraz proszę sobie wyobrazić takiego agenta Tomka, który był przez ostatnie 8 lat takim agentem. Przecież to jest wiedza no, zupełnie niesamowita. Jeśli chodzi o taką depolityzację instytucjonalną, polityczną, moralną, personalną, co w tej depisizacji, dekaczyzacji Polski od pana zdaniem jest najważniejsze? Żeby to nie. A, żeby rozliczyć, B, żeby nie wróciło. Znaczy, musi być rozliczenie. Znaczy, musi być po raz pierwszy, proszę zwrócić uwagę, po 30 latach, po raz pierwszy musi być taka sytuacja, i ona właściwie symbolicznie już jest, że jeśli ktoś nadużył władzy, jeśli ktoś nadużył władzy, to idzie do więzienia i dostaje ileś lat wyroku na to, że nie może prowadzić działalności publicznej. Jeśli nakradł, to idzie do więzienia i oddaje to, co nakradł. Oddadzą? To, tak, tylko w ten sposób zbuduje się prawdziwą... Znaczy się zabierze, czy to już wyfrunęło do Luksemburga, na Kajmany? No na pewno w wielu wypadkach, na pewno w wielu wypadkach, ale no, świat jest dziś inaczej troszeczkę zbudowany. I akurat to, co w systemie bankowym, na tym się trochę znam, to, co się dzieje w systemie bankowym, to jest łatwe do prześledzenia i możliwe do wykrycia. Więc w moim przekonaniu oddadzą. I to jest naprawdę bardzo ważna powinność państwa. Druga to jest zbudowanie jakby praworządności w Polsce, bo i to nie... Nie przywrócenie praworządności z 2015, żeby było jasne. Trzeba ją zbudować zupełnie od nowa i na nowych warunkach. To jest też bardzo, bardzo ważne. I to się dzieje, i to się powoli robi. Proszę pamiętać, że oni niszczyli Polskę 8 lat, więc nie da się w 8 dni tego wszystkiego naprawić. Czy Kaczyński ma poczucie, że przegrał życie, że jego najważniejszy projekt życia upadł? Nie, jako szef gangu, gangster i niszczyciel. Nie, myślę, że jeszcze wielu z nich, w tym Duda i Kaczyński, ale nie tylko, jeszcze wielu z nich myśli, że to, co oni zbudowali, te przyczółki, że mają swoich sędziów w Sądzie Najwyższym, że mają swój Trybunał Konstytucyjny, że mają tam parę tysięcy swoich sędziów w systemie, że jeszcze mają iluś prokuratorów, że jeszcze gdzieś pozostali ludzie w służbach, którzy są im podporządkowani. Oni nie rozumieją, że przepraszam, Ruscy, podobałaby im się ta metafora, że Ruscy się zbliżają i są o 300 metrów od Kancelarii Rzeszy. Nie kumają tego jeszcze. Panie redaktorze, przecież oni, wojna jest tuż, tuż, a oni w czasie kampanii wyborczej wzięli paliwo
z rezerw państwowych. Oni naruszyli rezerwy państwowe, czyli naruszyli bezpieczeństwo Polski tylko po to, żeby utrzymać cenę, bardzo niską cenę paliwa przed wyborami. I po to był Obajtek Kaczyński. Oni mają w tupie Polskę i polskie bezpieczeństwo. I to, że jest wojna w Ukrainie. Mają to gdzieś, po prostu gdzieś. Potrzebowali paliwa, to wzięli z rezerw. Wyobraża pan sobie atak w sytuacji, dobra, kiedy jakaś duża część rezerw jest uszczknięta? Czy w ostatnich 3-4 miesiącach, studniach dowiedział się pan o opisie coś, czego pan wcześniej nie wiedział? Nie. Nic? Nie, nic. Ja myślę, że ja 8 lat temu... To ma pan dzisiaj... Że ja 8 lat temu mówiłem dokładnie to samo, co mówię dziś. Ma pan dzisiaj satysfakcję? Nie, ja mam satysfakcję tego rodzaju, że... Poczytałem, a nie mówiłem? Że nie. Ja cieszę się tym, że dożyłem znów wolnej Polski. I że ja znów byłem po dobrej stronie. Że walczyłem tam, gdzie trzeba. Tak jak 30 lat temu byłem w podziemnej Solidarności i walczyliśmy o wolną Polskę. Ja mam, kurde, no, wie pan, to, panie rektorze, to jest, kurczę, niesamowite. Ja mam 64 lata i przeżyłem życie, będąc dużo w polityce. Osiągnąłem w polityce to, co chciałem. 9 miesięcy, ale osiągnąłem szczyty. Ale zawsze walczyłem, popełniałem błędy, ale zawsze walczyłem po dobrej stronie. I wygrywaliśmy, i wygrywamy cały czas. Boże, jakie to jest fajne. Ja mam 4 dzieci, mam 6 wnuków. To jest po prostu dla nich. Dla mnie to już tam pal 6, ja już swoje dożyję fajnie, intensywnie, szczęśliwie. Zawsze byłem szczęśliwym człowiekiem, ale chodzi mi o nich, o tych młodych ludzi, o to młode pokolenie. Znów wywalczyliśmy, tym razem już razem z nimi, bo to jest zryw także młodych ludzi. To jest niesamowite. 75%, jejku, no to naprawdę łza się kręci wokół, jak człowiek sobie przypomni te wybory 15 października. Tego nie zobaczył do dziś Kaczyński, dlatego tego nie rozumie i dlatego jest kosmitą oderwanym od rzeczywistości. Bo on nie zauważył, wie pan, tego w lokalu wyborczym tego gościa, który mu pokazał. Tak, to jest symboliczne, naprawdę facet powinien mieć jakąś nagrodę państwową. Bo, gest roku. Bo, tak, pokazał mu absolutnie jego miejsce. Dziękuję panie premierze, serdecznie za rozmowę. Kłaniam się, super. You